Wiesz, że człowiek bez wody może przeżyć tylko kilka dni? Nasz organizm składa się z wody w 60%, ale nie ma zdolności do jej magazynowania. Dlatego jeśli nie dostarczamy sobie odpowiedniej ilości wody, może dojść do odwodnienia organizmu, którego pierwszymi objawami są zmęczenie, ogólne osłabienie organizmu, spadek koncentracji, a także bóle i zawroty głowy. Nawodnienie organizmu to warunek dobrej kondycji fizycznej i psychicznej organizmu. Woda pomaga w trawieniu oraz wchłanianiu substancji odżywczych. Jest też konieczna do prawidłowej pracy nerek oraz usuwania toksycznych produktów przemiany materii z organizmu. Chcesz wiedzieć, ile wody potrzebujesz w ciągu dnia? Znajdź swoje zapotrzebowanie na obrazku. Sprawdź też, ile wody powinny pić dzieci. Warto pamiętać, że zapotrzebowanie na wodę zwiększa się między innymi wraz ze wzrostem aktywności fizycznej czy temperatury otoczenia. Zapominasz o piciu wody? Wypróbuj kilka prostych trików. Przy tym pamiętaj, by pić wodę często, ale małymi łykami. W ten sposób lepiej nawodnisz swój organizm. Unikaj też słodzonych napojów, w tym tzw. wód smakowych, które również zawierają cukier. Zamiast tego przygotuj własną bezcukrową lemoniadę lub orzeźwiającą wodę z kawałkami owoców cytrusowych, plastrami ogórka czy też dodatkiem aromatycznej mięty lub bazylii. Tak podana woda zachęca, by pić ją jak najczęściej. Dowiedz się więcej na rodzinnaakcja.pzh.gov.pl.